Hej, cześć, siemano wam wszystkim. To jest kolejny film z wyprzedaży garażowej. Obecnie być może te filmy z wyprzedażą garażową zbyt wiele wspólnego nie mają, bo jak na razie większość rzeczy, które wam tu pokażę, gdzieś tam kupiłem online, ale być może już kolejny film z wyprzedaży garażowej będzie o produktach głównie właśnie z wyprzedaży garażowej. Stwierdziłem, że takie filmy będę robił mniej więcej co kwartał. Przez te 3 miesiące coś tam mi się udało kupić. Nie są to może jakieś super ciekawe i interesujące rzeczy. W tle widzicie PlayStation 1, PlayStation 2 Slim trochę ucięte oraz SingStar. Tak więc zacznijmy już od pierwszych rzeczy, które kupiłem. I zacznijmy może od aktualizacji mojej kolekcji SingStarów. Tak więc do kolekcji dołączyła gra SingStar Legends, czy SingStar Legendy. Ale okazało się, że ten sam sprzedawca miał też SingStar Rocks i kupiłem te dwie gry od jednego sprzedawcy. Gry były po 15 zł, już nie pamiętam ile dokładnie kosztowała mnie wysyłka, ale jak za te gry to całkiem niezła cena. Tak jak wspominałem, były to gry po 15 zł. Mogę wam tutaj jeszcze pokazać, jakie mamy piosenki na tych płytach. No akurat tutaj z bardziej znanych, nie wiem, mamy Blur, mamy Depeche Mode, mamy Nirvana. No właściwie to mógłbym tutaj większość osób wymienić, bo są to legendy, więc no większość tutaj artystów jest znana. Większość, bo niektórych nie znam, ale można powiedzieć, że większość artystów na tej płycie znam. Tutaj też mogę wam pokazać, co się znajduje na tej płycie. Tu też mamy wiele znanych zespołów, wiele znanych piosenek. Generalnie te dwie płyty już kupiłem, żeby uzupełnić kolekcję. No może nie mam ich jeszcze wszystkich, ale być może kiedyś uda się zdobyć je wszystkie. Jest tam kilka na tych płytach fajnych piosenek, już sobie ze znajomymi śpiewaliśmy. Niektóre piosenki są naprawdę całkiem fajne. Niestety powoli już zbliżam się do ściany, bo już kończą mi się po prostu gry ze SingStara. Odłożę już może te gry na półkę z grami z PlayStation 2, z SingStarami z PlayStation 2. No niestety kończą mi się już powoli SingStary, przynajmniej te dostępne za jakieś rozsądne pieniądze. Tak jak wspominałem, te gry były po 15 zł i ostatnio, gdy przeglądałem chyba wszystkie SingStary dostępne w Polsce, gdzieś tam na OLX-ach, gdzieś tam na Allegro i innych platformach, no to gdy wklepałem sobie tam do 30 zł, tak powiedzmy do 30 zł, no to w zasadzie większość tych gier już posiadam. Są czasem inne wersje tych gier, które posiadam, ale głównie one mają te same piosenki. Tak więc no niestety już powoli SingStar się kończy, bo kończą mi się płyty. Jeszcze jest kilka płyt, które mogę kupić. Są też płyty gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, czy ogólnie z innych krajów, na których też można znaleźć piosenki, które nie były dostępne tutaj w Europie, ale to też już są jakieś większe pieniądze. Przejdźmy do kolejnej gry. Kolejną grą, tym razem na peceta, są Simsy 3. Jest to, jak widzicie, wersja okładki premierowa i na takiej właśnie mi zależało. Znaczy nie wiem, czy ona jest premierowa, ale na pewno jest ona jedną z tych wcześniejszych okładek, jedną z tych wczesnych. Jest to też okładka w polskiej wersji językowej. W komplecie mamy wszystko, mamy płytkę, mamy instrukcję, więc jak widzicie, jest to kompletne wydanie Simsów 3. Jeżeli wcześniej powiedziałem PlayStation 3, to nie wiem dlaczego, ale chodziło mi o Simsy 3. I dlaczego kupiłem akurat te Simsy 3? No w dużym skrócie wyskoczyły mi one gdzieś tam na głównej za 7 zł. Wcześniej w obserwowanych miałem dokładnie tą samą wersję Simsów 3 za 20 zł, więc stwierdziłem, że jak tamta za 20 zł się sprzedała. Więc stwierdziłem, że jak tamta wersja za 20 zł poszła i była to też dokładnie to samo wydanie, to stwierdziłem, że za 7 zł to już jest okazja. A historia z tą grą jest taka, że w okolicach 2010 roku, gdy już tam kupiłem sobie lepszy komputer i gdy jakieś nowsze gry już mogłem odpalić, to tak naprawdę Simsy 3 były jedną z pierwszych gier, które wtedy kupiłem. I to była jedna z droższych gier, które wtedy kupiłem, bo ta gra była jakoś, nie wiem, kilka miesięcy, może rok po premierze. Kupiłem dokładnie sobie taką samą wersję tutaj, jaką mamy z tą samą okładką, bo potem już ta okładka była zmieniana chyba nawet kilka razy. Nowsze okładki już są nieco inne. Ale co się stało z tą moją płytą? Generalnie jak komuś pożyczam rzeczy, to zakładam, że one nie wrócą i w przypadku tych Simsów 3 było dokładnie to samo. Kolega pożyczył dziewczynie czy komuś tam innemu, znaczy ja pożyczyłem koledze, okazało się, że to dla niego dziewczyny. On to jej pożyczył, ona sobie pograła i potem już tej płyty nigdy nie widziałem. Kolega stwierdził, że tej płyty ode mnie nigdy nie pożyczał, więc no ja to na to machnąłem ręką, ponieważ w tych Simsach 3 mamy kod. Jest to kod, który możemy aktywować na Originie, tak więc ja te Simsy mam aktywowane na
Originie i ja mogę je pobrać sobie z Origina i w ten sposób grać. Jednak no samego fizycznego wydania tej płyty nie miałem i co ciekawe, tą grę można zainstalować sobie bez Origina. To znaczy wkładacie sobie płytę, instalujecie grę, pobieracie sobie aktualizację tam. Nie wiem, czy ten aktualizator dalej działa, ale kiedyś on działał, więc aktualizujecie sobie grę i dopóki macie płytę w napędzie, albo inaczej tego nie obejdziecie, możecie grać właśnie w Simsy 3. Stwierdziłem, że pomimo, że mam właśnie Simsy 3 na Originie, czy właściwie teraz na EA App, to stwierdziłem, że je kupię, bo na przykład jak był ostatnio film o tym komputerze za 7 zł, no to mógłbym włożyć taką płytę i zainstalować te Simsy 3, zobaczyć jak one działają na tym komputerze, a tak nie mogłem, no bo już EA App nie działa na XP-ku, czy nawet na 7, już chyba nie działa EA App, czy w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek działało, ale teraz mam fizyczne wydanie tej gry, którą mogę właśnie zainstalować na jakimś tam starszym sprzęcie i przetestować właśnie ten starszy sprzęt w tej grze. Tak więc Simsy 3 znów po kilku latach dołączają do mojej kolekcji. Idźmy dalej, to sobie gdzieś tam odłożę. Przechodzimy do kolejnej ciekawej rzeczy, którą nie wiem gdzie mam, ale zaraz ją pewnie znajdę. I mamy myszkę. Jest to Logitech B170. Nie jest to być może jakaś najlepsza myszka na świecie. Nie jest to może myszka idealna. Jest to chyba najtańszy model Logitecha, jaki jest dostępny. Ale znów, tu jest jakaś historia. Bo przeglądałem sobie, nie wiem już co to było, przeglądam sobie jakiś serwis. Wcześniej na tym serwisie szukałem czegoś tam Logitecha. Już nie pamiętam czego, ale szukałem czegoś Logitecha. I na głównej stronie, tam w polecanych dla mnie przedmiotach, właśnie pojawiła mi się ta myszka Logitecha. Ona była wystawiona w Czechach za 50 koron. Dla tych, którzy nie wiedzą ile to jest 50 koron, jest to mniej więcej 8,50-8,60. I za tyle ta myszka była wystawiona. Jest to myszka nowa. Pudełko jest jeszcze zaklejone, ona nie była otwierana. Tutaj nie wiem, czy to będzie w ogóle widać w kamerze. Ona jest nadal zaklejona, ona była nieużywana i zapłaciłem za nią niecałe 9 zł. I właśnie jaka jest historia tej myszki? No tak ją znalazłem, ale dokładnie ten sam model mam podłączony do mojego komputera od chyba 2019 roku. I przez te 5 lat ta myszka działa, działa bezproblemowo, nie ma z nią żadnych problemów. Wiadomo, to jest bardzo podstawowa myszka i to nie jest jakaś gamingowa myszka, ale ona po prostu daje radę w takich podstawowych zastosowaniach. Co też ważne, bateria w tej myszce działa całkiem długo. Wcześniej miałem też bezprzewodową myszkę, już nie będę może mówił jaka jej była marki, ale tam te baterie wytrzymywały góra miesiąc. Naprawdę miesiąc, jak bateria w niej wytrzymała, to było naprawdę coś dużego, bo zazwyczaj nawet miesiąca te baterie nie wytrzymywały, a w tej myszce baterie wytrzymują do roku czasu. Z myszką tą nie miałem żadnych problemów, więc stwierdziłem, że po prostu na zapas kupię sobie kolejną, a nawet jeżeli nie na zapas, to po prostu albo będę jej używał tu właśnie, gdzie jestem, w moim takim pseudo warsztacie, bo to jest naprawdę dla mnie naprawdę dobra myszka, no na pewno znajdę dla niej zastosowanie. Jak widzieliście, jest ona nieotwarta, ale może sobie ją otworzymy, żeby zobaczyć, czy w środku nie ma kamienia, no bo za 9 zł, ta myszka normalnie kosztuje około tam chyba 50 zł, więc za 8 zł to może w środku być kamień. OK, otwarte. I co mamy w środku? No mamy fabrycznie zapakowaną, z tego co widzę, myszkę. Nie jest to też chyba podróbka żadna. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo już kliknąłem, że jest wszystko OK z produktem. No i mamy tu myszkę po prostu. No nawet w zestawie jest bateria, nawet nie wiedziałem, bo moją kupiłem. W zestawie jest bateria. Co ciekawe, jest to nowa myszka, nowa. To nie jest jakiś leżak magazynowy. Bo tak jak wspominałem, ja miałem moją myszkę kupioną w 2019 roku. Ta myszka, na pudełku jest napisane, że to jest chyba wyprodukowane w 2023 roku. Tak więc to jest nowa myszka. No i tutaj z tego co widzę na pierwszy rzut oka, no to myszka jest cała, jest OK. Nie widzę tutaj w tej myszce nic niepokojącego. Jest nowa. Jeżeli byłaby używana, to mi uwierzcie, te tutaj rowki byłoby widać po prostu na tej myszce, że jest używana. I wydaje mi się, że jak za 9 zł to całkiem niezła oferta. Dopiero jak mi ta myszka doszła i wystawiałem ocenę sprzedawcy, zauważyłem, że ten sprzedawca miał wystawione takie myszki dwie. Jakbym wiedział, to bym pewnie kupił dwie, bo naprawdę ten model myszki mi się podoba. Tak jak wspominam, to nie jest jakaś wybitna myszka, to nie jest myszka gamingowa. To jest od po prostu OK myszka i tyle, tutaj bym nie szukał nic więcej.
tego typu, także tutaj ją odstawię. Tak jak wspominałem, ja korzystam z mojej już od 5 lat, nie miałem z nią żadnych problemów, w międzyczasie też kupiłem akumulatorki. Akumulatorki nie wytrzymują już w niej roku, wytrzymują kilka miesięcy, tak 8-9 miesięcy na pewno wytrzymują te akumulatorki w niej, ale to i tak jest naprawdę dobry wynik, bo zmieniam akumulatorek i zapominam o tym na tak naprawdę kilka miesięcy. I według mnie jak za 9 zł to jest naprawdę niezła myszka. Dobrze, wracam, nie wiem o czym to mówiłem, bo miałem telefon. Chyba mówiłem coś o myszce, w skrócie, dobra myszka, zdecydowanie nie gamingowa myszka, po prostu myszka ok. Mi mój egzemplarz poprzedni wytrzymał 5 lat i jakby go nie zmieniam, on dalej działa, dalej jest w pełni sprawny. To kupiłem, bo trochę powiem szczerze, że mnie wkurzają myszki przewodowe i jakaś nawet najtańsza myszka bezprzewodowa dla mnie jest dużo, dużo lepsza. Chociaż tak jak wspominałem, wcześniej miałem myszkę bezprzewodową, no już nie będę mówił jakiej firmy, ale tam baterie bardzo szybko padały, dosłownie miesiąc i baterii już nie było. Tam też był problem z zasięgiem, tutaj tego problemu nie ma. Jeżeli odbiornik jest w miarę blisko, nie mówię, że tak bardzo blisko, ale w miarę blisko, to nie ma też z tym żadnego problemu. Ja też w jakieś specjalnie gry FPS nie gram, tak naprawdę większość gier gram na padzie, tak więc dla mnie taka myszka jest w zupełności wystarczająca. Ale idźmy dalej, bo ile można mówić o myszce. Przechodzimy do tym razem gry. Będzie trochę nie po kolei, ale ja wam to pokazuję w taki sposób, jak ja to kupowałem. Tak więc znalazłem takie coś, jest to pakiet wyścigowy i mamy w tym pakiecie RPM Tuning. Tutaj mam jakiś Smash Up Derby. Szczerze mówiąc nie wiem co to są za gry, ja to kupiłem to głównie dla tej gry, czyli Knight Rider 2 The Game. Ja wiem, że ta gra nie jest specjalnie dobrą grą. Jest to gra, nie pamiętam już którego roku, 2004 na PlayStation 2 wyszła, a 2005 na PC-cie. A jeszcze no mamy tutaj jakieś polskie derby, coś takiego mamy. To przypadkowo znalazłem też na jakimś serwisie. Tutaj mam takie coś, tutaj mamy już płytę, a właściwie tutaj mamy w środku chyba 3 płyty. Tak, mamy tutaj, co ciekawe tutaj mamy Knight Rider The Game, nie mamy dwójki, ale mam nadzieję, że to jest dwójka. No dojdziemy do tego, dlaczego mam nadzieję, że to jest dwójka. No tutaj wszędzie pisze, że jest dwójka, więc mam nadzieję, że to jest dwójka. Tak jak wspominałem, te trzy gry, RPM Tuning, Smash Up Derby i polskie derby, szczerze mnie niezbyt interesują. Kupiłem to głównie dlatego Knight Ridera The Game 2, czy Knight Rider 2 The Game. Tu jest jakaś znów historia, ponieważ no już pewnie naście lat temu, pamiętam, że znalazłem taką grę właśnie gdzieś tam w sieci, informacje o niej i szukałem jej wszędzie i tej gry nie mogłem nigdzie znaleźć. Ja wiem, że ta gra jest wątpliwej jakości, ale i tak nie mogłem tej gry znaleźć. Znajdowałem tylko demo. Pamiętam, że w to demo grałem, no i jakoś w tą grę się grało. Jakaś ona wybitna nie była, chociaż ona na grę online ma opinię chyba niecałe 8, więc dwójka jest chyba zdecydowanie lepsza od jedynki, przynajmniej patrząc na te oceny. Jeszcze sprawdzę sobie, jak wyglądają oceny na innych stronach, bo być może tą grę oceniło 5 osób i dlatego ma taką wysoką opinię. Ale tak jak wspominałem, x lat temu miałem okazję zagrać tylko w demo, to demo mi się spodobało, a teraz po 100 latach zobaczyłem tą grę i po prostu stwierdziłem, że ją kupię. Ta gra była wystawiona za 10 zł, ale że miałem już ją naprawdę długo w obserwowanych, widziałem, że też ta gra się specjalnie nie sprzedaje, czy właściwie nie sprzedała się, bo dosłownie miałem ją z 2 miesiące w obserwowanych. Zazwyczaj tego nie robię, ale kliknąłem tam opcję negocjuj cenę, dałem 8 i osoba sprzedająca się zgodziła na 8 zł, więc zaoszczędziłem całe 2 zł. Nie miało to pewnie większego sensu, no ale dobra, zapłaciłem za to 8 zł. Tam był jeszcze doliczony jakiś koszt na pewno tego serwisu, na pewno była jakaś wysyłka, więc no pewnie w 15, może w 18 zł się zmieściłem z wysyłką. Właśnie po to, żeby sobie sprawdzić, jak ten Knight Rider 2 wygląda, jak ta gra w całości się prezentuje, czy może to demo mnie oszukało i ta gra jest po prostu słaba, czy może to demo jednak oddawało to, bo grałem właśnie w tą grę, właśnie w demo tej gry i to demo nawet mi się podobało. Tak więc znów odkładamy tą grę i przechodzimy do kolejnej paczki, tym razem paczki, bo jeszcze jej nie otworzyłem. Dobrze, i tu mamy paczkę z takimi, można by powiedzieć, pierdołami. Zaraz ją tu spróbuję otworzyć, tylko nie wiem, gdzie ją się otwiera. No chyba tutaj jak przetnę, to może się otworzy. Dobra, udało się, ale czy dostaniemy się do środka? Chyba się dostaniemy. Dobra, ja to odwinę i zaraz przejdziemy do tego, co jest w środku, bo jak będę tym szeleścił, to nic nie będziecie słyszeli. Dobra, jak widzicie, to są jakieś tam pierdoły. Głównie to kupiłem dla tej rzeczy, a ktoś może zapytać, co to jest.
Tak więc to jest przycisk wraz z diodami do włączenia komputera, konkretnie komputera IBM NetVista, już nie pamiętam dokładnie, który to był model. Mam tutaj taką nietypową wtyczkę do podłączenia, właśnie do płyty głównej, nie sfokusuje chyba mi tutaj. No trudno, nie widać. I znów, tak jak w poprzednich przedmiotach, w tym przedmiocie musi być jakaś historia, jakiś powód, dlaczego to kupiłem. Otóż moim pierwszym komputerem, takim pierwszym był IBM NetVista. Jak znajdę, to wam tutaj pokażę zdjęcie i tak dalej. I ja ten komputer gdzieś mam, ale ten komputer był rozłożony po prostu na czynniki pierwsze i właśnie ten przycisk z tymi diodami mi gdzieś kompletnie zniknął. Mam obudowę, mam płytę główną, mam tam jakieś części, ale tego na pewno nie mam, bo szukałem, tego na pewno nie mam. Gdzieś po prostu to zginęło, bo ten komputer po prostu w pewnym etapie się popsuł. Jako, że się popsuł, można powiedzieć, że się uczyłem na nim budowy komputera. Na pewno coś tam przy okazji uszkodziłem. Można powiedzieć, że służył mi do zabawy, czy do nauki tego, jak jest zbudowany komputer. Ja go sobie rozkręcałem, skręcałem kilkanaście razy. I teraz chciałem sprawdzić, czy on działa, czy jeszcze coś z niego będzie. Stawiam, że płyta główna jeszcze tam działa. Karta graficzna być może działa, tam była jakaś Nvidia TNT2, coś takiego. To było na AGP jeszcze. Był tam procesor Pentium 3 800 MHz. I jeżeli pamięć mnie nie myli, to wydaje mi się, że tam jakieś piny na pewno pogiąłem, więc znów procesor będę musiał dokupić. Ale zdziwiło mnie to, bo po prostu wpisałem pewnego razu w Allegro IBM NetVista i właśnie znalazłem to. Jeden z kilku przedmiotów, który wpasował właśnie w to moje wyszukiwanie, był właśnie ten kabelek. Jestem przekonany, że jakbym szukał tego kabelka jakoś tak po prostu randomowo, to bym go nie znalazł, a tak przypadkiem szukając po prostu go znalazłem. I stwierdziłem, że za dokładnie 12 zł to kupię go, bo części do tego komputera teraz niełatwo kupić. W ogóle tego komputera niełatwo kupić. Pamiętam czasy, gdzie tam w 2013-2014 można było go kupić na Allegro za 30 zł i nie było to żadnym problemem. A teraz, gdy wyszukacie nazwę tego komputera, czy to na Allegro, czy OLX-ie, czy na innych serwisach, tak naprawdę nie znajdziecie nic. Na eBayu znajdziecie jakieś pojedyncze sztuki i to zazwyczaj są już nowsze komputery z Pentiumem 4, a taki jak ja miałem komputer, czyli tego IBM-a z Pentiumem 3, no to znajdziecie dosłownie jakieś pojedyncze sztuki. Widziałem chyba ostatnio jedną sztukę, która była wystawiona za 500 zł, jakieś chore pieniądze, a do tego też była niekompletna. Tak więc stwierdziłem, że dam szansę temu mojemu pierwszemu komputerowi, zobaczymy, czy on jeszcze tam działa, czy nie działa. Zapewne, jeżeli zbiorę już wszystko, co tam będzie mi potrzebne, żeby ten komputer działał, żeby go złożyć, to jakiś film z tego komputera się pojawi, ale to spokojnie, to jeszcze pewnie minie kilka miesięcy, zanim się do tego zabiorę, a to kupiłem, po prostu było wystawione i stwierdziłem, że jak teraz tego nie kupię, to mogę już tego po prostu nie kupić. A na pewno nie w Polsce, bo naprawdę części do tego komputera praktycznie nie ma. Wiadomo, że mógłbym tutaj pobawić się pinami i odpalić go pinami jakoś, no ale już chciałem kupić tak, żeby to po prostu zamontować w obudowie i żeby to było tak, jak wyszło z fabryki. Jako, że zamawiałem to, stwierdziłem, że zamówię tam też inne pierdoły. Nie znalazłem w tym sklepie może nic specjalnie ciekawego, co by mnie zainteresowało, ale wziąłem sobie na wszelki wypadek jakąś tam taśmę IDE. Tylko z tego, co widzę, jest to taśma ta wolniejsza, bo to jest ta taśma, która ma tutaj chyba 20 przewodów, a taśmy szybsze miały 40 przewodów. Nie zauważyłem tego, ale do jakiegoś napędu optycznego się przyda. Takich rzeczy zawsze nie za mało. Kupiłem sobie jeszcze jakiś tam kabelek jack do jacka. Zawsze mi takich przewodów brakuje, zawsze jak trzeba, go tego nigdy nie ma. Tak więc kupiłem sobie go, położę sobie go w jakieś miejsce, żeby się on po prostu przydał. I kupiłem sobie jeszcze przejściówkę z Molexa na SATA, bo ostatnio chciałem do mojego głównego komputera włożyć napęd optyczny i się okazało, że mi się skończyły po prostu kable SATA. Tam w tym zasilaczu Cooler Mastera są chyba 4 złącza SATA. Mam tam włożone dwa dyski i niestety ten przewód jest za krótki, żeby znów podłączyć jeszcze na topie tam napęd optyczny. Miejsca złącza SATA do płyty głównej są wolne, a niestety nie miałem jak podłączyć zasilacza, a tam jakieś jeszcze wolne Molexy są, więc stwierdziłem, że taka przejściówka mi się przyda. Ja znów gdzieś takie przejściówki na pewno mam, ale przeszukałem wszystko i ich po prostu, takich przejściówek wolnych, z których mógłbym korzystać, to po prostu ich nie znalazłem. Tak więc kupiłem to, kiedyś sobie ten napęd podłączę, bo właśnie ostatnio chciałem coś, chyba przy okazji tego komputera za 7 zł, chciałem coś chyba jakąś płytę wypalić z Linuxem i musiałem ją podłączyć po prostu pod USB, zwykły napęd przez przejściówkę SATA USB, do tego jakiś tam zasilacz na Molexa musiałem kombinować. Dużo zabawy, a wystarczyłoby, żebym miał napęd włożony do komputera, bo oczywiście jakieś tam napędy na SATA mam i to pewnie nie jeden, a oczywiście w komputerze włożony jest żaden.
a czasem się to po prostu przydaje. Tak samo jak ostatnio odkopałem Need for Speeda Carbona przy okazji znów robienia tego filmu o komputerze za 7 zł i stwierdziłem, że w sumie fajna gra, zainstaluję sobie na moim głównym komputerze, tylko znów nie mam napędu. I znów przez USB napęd, zwykły napęd przez USB, przez przejściówkę podłączałem i w ten sposób instalowałem tą grę. Gra mi się na tyle spodobała, że ją nawet przeszedłem, co nigdy do tej pory mi się nie udało, bo zawsze te ostatnie wyścigi były najtrudniejsze, ale tym razem jakoś się udało za którymś tam razem te ostatnie wyścigi przejść. Tak więc po prostu napęd czasem się przydaje, być może jest to raz na pół roku, ale jednak fajnie mieć napęd w komputerze. Tak więc za ten przycisk zasilania i te kontrolki chyba od dysku i od włączenia komputera, czy od czego one tam były, za to zapłaciłem 12,30 zł. Za te trzy rzeczy zapłaciłem łącznie 9 zł, tam była jeszcze dodatkowo wysyłka. Nie pamiętam, ile już była wysyłka, ale chyba jakoś tanio była wysyłka, bo chyba pierwszy raz korzystałem z tych, no nie paczkomatów, bo paczkomat jest impostu, ale pierwszy raz korzystałem z tych automatu paczkowego Poczty Polskiej. O dziwo, gdy otworzyłem skrytkę, nie było tam awizo, były te produkty i chyba właśnie ta przesyłka do tego automatu paczkowego Poczty Polskiej była ciut tańsza, tam ze 2 zł tańsza. Tak więc to na bok i przechodzimy już do ostatniego przedmiotu. Tak jak wspominałem przy tym pakiecie wyścigów, jest to trochę, można powiedzieć, tak nie po kolei, ale pokazuję wam to tak, jak kupowałem, ponieważ ostatnią grą, którą kupiłem na PC-ta, jest Knight Rider The Game, czyli pierwsza część tego Knight Ridera. Gdy mi się pokazał po prostu ten pakiet wyścigów, ja zazwyczaj, gdy mi się coś podoba, dodaję do obserwowanych. Tak samo było z tym pakietem wyścigów, miałem go w obserwowanych i nie wiem, czy z tego powodu, czy z jakiegoś innego powodu, ale znów na głównej pojawił mi się Knight Rider The Game, pierwsza część. I ta część generalnie nie była już tak dobrze oceniana jak dwójka, przynajmniej na tej stronie, na której ja patrzyłem. I ta gra ma gdzieś tam opinię w okolicach 4,5 na 10, czyli jest to słaba gra, ale tak jak samo jak w przypadku dwójki, miałem okazję pograć tylko w demo i to demo nie było jakieś tam tragiczne. Tak więc jeszcze może się przekonam o tym, czy ta gra jest tragiczna, czy ujdzie, bo raczej wybitną grą to nie może być. Zapłaciłem za tą grę. Tutaj mam błąd chyba napisany, bo mam napisane, że 8 zł, ale to chyba nie było 8 zł, tylko gra była wystawiona za 15 zł, tak samo jak w przypadku tej poprzedniej gry, tego poprzedniego Knight Ridera. Ta gra przez, no, wydaje mi się, że przez miesiąc wisiała, nikt tego nie kupował, być może dłużej wisiała, ja widziałem, że wisiała z miesiąc i zaproponowałem 10 zł, po kilku godzinach sprzedawca zaakceptował tą cenę, no i kupiłem tą grę za 10 zł. Jak widzicie, kiedyś ktoś ją kupił za 4,99. A co ciekawe, ta gra w dniu premiery, tak samo jak Knight Rider 2, kosztowała 11,99, więc za tą cenę nie spodziewam się nic wybitnego, ale chwilkę, żeby sprawdzić, żeby pograć, to spróbuję. Jestem też w ogóle ciekawy, jak te gry działają na nowych systemach, bo być może będę musiał tutaj, no nie wiem, na przykład brać komputer za 7 zł, w sumie do czegoś by się przydał, bo nie zdziwiłbym się, jak te gry by nie chciały zadziałać na Windowsie 10 czy tam na Windowsie 11. No i też dzięki temu, że kupuję te gry, mam teraz więcej gier do testowania na jakichś tam retro PC-tach, tak jak w przypadku tego komputera za 7 zł, czy jakichś tam poprzednich komputerów. Mam te płyty fizycznie na płytach, będę mógł je po prostu włożyć do napędu, zainstalować, zobaczyć, jak działają. Może to nie są jakieś wybitne gry, ale ocenić wydajność komputera być może pomogą. Tak więc pewnie któreś z tych gier pojawią się w przyszłych filmach. Simsy na pewno pojawią się w jakichś tam komputerach z okolic, nie wiem, 2006, 7, 8, 9. Co ciekawe, te Simsy są też, nie wiem, czy to jest opisane na pudełku, wydaje mi się, że powinno być. Jest z boku napisane. Te Simsy są zarówno w wersji na PC-ty, jak i na Maca. Czyli jak trafi się też jakiś Mac, tutaj są w wymaganiach chyba napisane, jaki konkretnie musi to być Mac. Musi to być Mac przynajmniej Core Duo, ale jaki system musi tu być? macOS 10.5.7. Tak więc coś mi się wydaje, że na tym komputerze, na tym Macu, którego kiedyś tam prezentowałem, te Simsy powinny ruszyć. Nie pamiętam, czy testowałem na tym komputerze Simsy 3. Nawet jeśli testowałem to pod Windowsem, ale ta gra działa natywnie na Macu. Tak więc też, jeżeli w przyszłości pojawi się jakiś Mac właśnie z okolic tam 2006-2010, te okolice, też będzie można natywnie na macOSie przetestować tą grę. Kończę już powoli, bo i tak tego nagrania wyszło całkiem dużo. Nie wiem, kiedy to zmontuję, kiedy to wrzucę. Tak więc to by było na tyle. A wy możecie napisać mi w komentarzach, co wam się ostatnio udało kupić fajnego, w fajnej cenie. Co wam się udało upolować w sieci, czy to może też na jakichś targach rupieci, czy na innych giełdach. Mam nadzieję, że kolejny film, który będę nagrywał, będzie już zawierał przedmioty z jakiejś wyprzedaży garażowej, że coś się w końcu pojawi ciekawego, co będę mógł kupić. Jednak w tym filmie byłoby to na tyle. Na razie, cześć.